Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana droga powiatowa na terenie gminy Ćmielów. Remont wspierają Lasy Państwowe. W ubiegłym roku była to Wólka Pędkowska, też fajny odcinek poszedł, a w tym roku gmina Ćmielów, Łysowody, bardzo urykliwa droga, fajny zakątek, także to będzie na pewno duże ułatwienie dla mieszkańców. Planowany do remontu odcinek ma długość około 1100 metrów. Koszt prac to niespełna 800 tysięcy złotych. Nadleśnictwo partycypuje w kosztach na poziomie 60% całej wartości. Umowa o współfinansowaniu inwestycji została już podpisana. Dziękuję bardzo. A my jako leśnicy bardzo się cieszymy, że tym drobnym wkładem możemy przyczynić się do rozwoju naszej gmin, do naszych gmin, powiatów. Do zadania dołoży się ćmielowski samorząd, zdając sobie sprawę, że ta droga ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gminy. Łączy bowiem powiat ostrowiecki z powiatem opatowskim. To również bezpośredni dojazd z Ćmielowa do Żarowa. Przez ostatnie lata powiat ostrowiecki dosyć mocno tam poprawiał jakość tej drogi. Natomiast no, mieszkańcy dążyli do tego, żeby była ta droga wykonana w standardzie asfaltowym. Jeszcze we wrześniu powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą. Zostanie wymieniona górna warstwa podbudowy tej drogi. Podbudowa po wymianie zostanie w odpowiedni sposób doprofilowana, zostaną jej nadane właściwe spadki, co zapewni w przyszłości właściwe odwodnienie tej drogi. Na całym odcinku zostaną wykonane dwie mijanki, a po obu stronach jezdni będą pobocza.